Radio Elta. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Autopromocja. 9:15, nasze studio pełne osób. Jarek Adamek, Hania Ciesielska. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Hania w ślicznej wiosennej sukience rozpocznie od raportu COVID-19. Tak jest, dzień dobry Państwu. Jest nowy przypadek zachorowania na koronawirusa w regionie i właśnie od tego zaczynamy raport dzisiejszy. Kolejna osoba, o której wykryto SARS-CoV-2, to mieszkaniec powiatu Górowskiego. Jest to 31. przypadek COVID-19 w powiecie. Ale poza tym najnowszym, wszystkie osoby są już zdrowe i to jest dobra informacja. Jak informowaliśmy już wczoraj, w ostatnim czasie dodatni wynik testu stwierdzono także u mieszkańca powiatu jarocińskiego. Mężczyzna jest w dobrym stanie, nie wymaga hospitalizacji. Z chorobą walczy jeszcze jedna osoba w powiecie kościańskim i dwie osoby z powiatu rawickiego. Koronawirusa nie ma w powiatach leszczyńskim, gostyńskim, wschowskim i wolsztyńskim. I niech tak pozostanie. A mieszkańcowi powiatu górowskiego życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Hania Ciesielska. A my zapraszamy pod numer 65 529 55 29. Jarku, masz jakieś wieści odnośnie poprzednich programów? Tak. Znaczy, wczoraj już na portalu LKPL opublikowaliśmy artykuł dotyczący autobusów, jak to się mówi, PKS-u, choć tak naprawdę pytanie zadaliśmy spółdzielni Mila w Lesznie, która obsługuje te przewozy. Były pytania od naszych słuchaczy, czy kiedy autobusy wrócą na trasy. No i spółdzielnia wczoraj przysłała mi maila, że na razie za tydzień, 8 czerwca, wznowi kursowanie autobusów na trasach Leszno-Wschowa i Leszno-Góra. Natomiast jeżeli kierunek gostyński, póki co nie ma odpowiedzi. Znaczy jest taka, że kolejne trasy będą uruchamiane w miarę wzrostu zainteresowania i spółdzielnia przypomina, że są te rządowe dotacje na przewozy autobusowe dla samorządów, także samorządy mogą występować o pieniądze rządowe. A jak już je dostaną, no to wtedy spółdzielnia będzie bardzo mile witała tych klientów. Mamy telefon, odbierzmy. Dzień dobry. Nie mamy telefonu. Ktoś zrezygnował szybciutko. 65. Nie zniechęcajcie się, szanowni państwo, bo to tak czasem trzeba poczekać, bo to gaduła jestem. No właśnie. 65, 529, 5529. Aha, i jeszcze odpowiedź przyszła, ona przyszła rzeczywiście w piątek, wyleciało mi wczoraj z głowy. Było pytanie o Park Tysiąclecia i o te furtki, które tylko dwie tam były otwarte. Dlaczego nie są otwarte pozostałe? Zadałem pytanie mailowo Miejskiemu Zakładowi Zieleni i w piątek rzeczywiście przyszła odpowiedź, że od 1 czerwca wszystkie furtki mają być otwarte, więc jakby nie były, to dajcie znać, to przypomnimy się, że o której zapomnieli, ale myślę, że nie zapomnieli o żadnej. Także to też jest dobra wiadomość. Odmroziono już zupełnie. Na Dzień Dziecka. Park Tysiąclecia i można sobie wejść do niego z każdej strony. 65 529 5529. I teraz jak na złość telefon nie dzwoni? No trudno, nikt nie ma żadnej sprawy. Może się skończyły wszystkie problemy. Może się skończyły, ja przypominam, wczoraj rzeczywiście nam audycję zdominowała tematyka śmieciowa. Tych zmian, które od wczoraj weszły w życie, czyli wyższej opłaty śmieciowej i ulgi dla kompostujących, ale był naszym gościem pan prezes Karpiński, odpowiedział na pytania. Myślę, może już dzisiaj nie będzie telefonów, ale jest jakiś. O, halo, dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Mam taką prośbę. Jestem z gminy Rybna i bardzo często jeżdżę przez miejscowość Dąbce w kierunku Rozczyska. Tam po prawej stronie jest coś takiego jakby przepompownia, coś takiego i jest ogrodzona płotem. I wkoło tego płotu wiszą banery, zasłaniając cały widok z prawej strony, że ciężko wyjechać na kierunek Rozczysko. Tam o wypadek nie trudno. A banery są typu? Zostań w domu i teraz prezydenckie. Aha.
Przepompownia, Banewie, zostań w domu. To koło kościoła, nie? Okej. No to pewnie trzeba będzie tutaj do gminy uderzyć, żeby z komitetami się skontaktowała, bo ja przypominam, że rzeczywiście wybory się zbliżają, jeszcze dokładnie nie wiadomo kiedy, ale Banewów przybywa, żeby nie zasłaniały widoku kierowcom. Dobrze, to damy znać do gminy Wydzyna, żeby może tam spróbowały te komitety zdyscyplinować. Dziękujemy pani bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. 65 529 5529. Ja przypominam to zawsze przed każdymi wyborami. Rzeczywiście również w Lesznie i w wielu innych miejscowościach każdy się stara powiesić tego swojego ulubionego kandydata w jak najbardziej widocznym miejscu. I najczęściej takim dostępnym. I dostępnym, i widocznym, i tam, gdzie światłach. Wielu ludzi chodzi, żeby jednak przekonać do swojego kandydata. No a czasem właśnie taka nadgorliwość troszkę się pojawia. Nie każdy chyba sprawdza, czy to zasłania widok na przykład na pieszych albo na inne samochody. Bo to często jest w nocy zakładane i nie zawsze się ma taką orientację. No bo wtedy wolontariusze mają czas, bo normalnie pracują. 65 529 5529. Czekamy już na państwa sygnały. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Witamy. Widzę, panowie, że nie macie pracy. Jeszcze raz się przypominam. Wczoraj dzwoniłam. Kto odpowiada za zniszczone kubły? Wszystkie kubły na mojej ulicy pochylają się w stronę ulicy, bo są pogniatane. Mój też w tym miejscu rdzewieje, pęka. No to jest nie do pomyślenia. To jest własność prywatna, żeby jeszcze trzeba zapłacić za to. Te kubły nie kosztują ani 50, ani 20 zł. I prosiłabym, żeby, jeśli to jest możliwość, żeby odpowiedzieć na antenie, kto odpowiada za zniszczone te kubły. Ale szanowna pani, odpowiem pani na teraz, ponieważ robiliśmy ten temat w temacie dla reportera dokładnie prawie dokładnie 2 lata temu, bo sobie sprawdziłem w lipcu 2018 roku i był ten sam temat, uszkadzane pojemniki. No i tutaj prezes MZO wyjaśniał, że cytuję teraz dla szanownej pani, nasze specjalistyczne pojazdy do opróżniania i wywozu odpadów nie są przystosowane do metalowych kubłów, mówił pan prezes. Próbowaliśmy wielu sposobów, na przykład nakładek z gąbki, ale bezskutecznie. Także, co tu jeszcze? Aha. Staramy się namawiać mieszkańców, żeby metalowe pojemniki zastępowali plastikowymi, mówi Dawid Tomczak, zapewniając przy tym, że w przypadku poważnego uszkodzenia kubła zakład albo go naprawia, albo wymienia na nowy. To jestem ciekaw tylko, czy mieszkańcom wymienia, czy może właśnie miastu, ale tak mówił pan prezes 2 lata temu. Rzeczywiście, bo to nie jest nowy temat, ma pani absolutnie rację. Wszystkie metalowe pojemniki wyglądają właśnie w ten sposób, że są z jednej strony zgięte i jak pani słyszy, pojazdy są tak bardzo specjalistyczne. Mogę odpowiedzieć panu? Tak, proszę. Miałam, proszę pana, plastikowy kubeł. I zimą przymarz. Więc panowie tak długo szarpali, proszę pana, aż urwali dno. I wszystko na ten temat. Ten metalowy nie przymarznie. No jak przymarznie, to tam nie urwią tego dna. Przecież nie tak szybko. Proszę pana, więc nie wiem, zakład powinien się zdecydować, jakie mają być kubły, a nie żebyśmy co 2 lata jakiś nowy kubeł, proszę pana, kupowali. No. To jest nie do pomyślenia, wie pan co, w innych krajach, żeby zniszczyć komuś własność prywatną, jeśli jest kubeł nieodpowiedni, to proszę ich nie wywozić i wszystko. I proszę nam wszystkim kazać zmienić te kubły. No, bo nie wierzę, że nie można maszyny przystosować w ten sposób, udoskonalić tej maszyny tak, żeby nie niszczyła nam kubów. No dobrze, jestem ciekaw, jakby państwo zareagowali, gdyby wprowadzono jakiś nowy standard kubów, najlepiej właśnie jeszcze ogrzewanych, żeby nie przymarzały, ale teraz jest pan niegrzeczny. Nie, w sensie... Proszę pana, zniszczono mi jeden kubeł, drugi kubeł, więc plastikowy też nie zdał egzaminu. Plastikowy, tak jak pani mówi, nie jest na każdy sezon. To prawda, Więc pan, ten dyrektor czy prezes od wywożenia tych śmieci, niech się w końcu zdecyduje, jakie my te kubły mamy mieć. Albo jakie powinni mieć maszyny. Albo jaką powinni kupić maszynę, proszę pana. A nie niszczyć nam na okrągło, bo to jest nie do pomyślenia, żeby taka rzecz miała w ogóle miejsce. Dziękuję uprzejmie, do widzenia i serdecznie pozdrawiam. Dziękujemy bardzo, proszę się nie gniewać, taki żarcik był, ale rzeczywiście, jak coś przymarznie, to tak szarpać na siłę, to też nie wiem właśnie, czy to jest najlepszy pomysł. Inna rzecz, że...
No pewnie oni się spieszą za każdym razem bardzo. Nie wiem, co z tymi kubłami będzie, ale mówię, temat nie jest absolutnie nowy. 65 529 5529. I już kolejna osoba jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. No, proszę pana, dzwoniłem tydzień temu, to w poniedziałek, wedle tego mostu na Panience Obec. Most. No tak, tak, dzwonił pan. No, za, no, muszę sprawdzić, jak ten temat wygląda, bo przekazaliśmy go po prostu. Tak, ja właśnie dzwonię w tej sprawie. Dziękuję, że się za... Zrobiony. Zrobiony jest, bo wiele zobaczyć i tak dalej. Ja by tylko nie wiem, czy będzie pan burmistrz chciał ze mną rozmawiać, bo zawsze mnie wysyła gdzie indziej. No, ale most zrobiony. Most jest zrobiony, czyli tak. Połowiczny sukces. Teraz jeszcze druga część sukcesu, żeby pan burmistrz chciał się spotkać. Tak, no bo zawsze co szedłem, to słyszałem tak. Proszę iść do zastępcy, proszę iść do zastępcy. No, czasem, no, czasem po to się ma zastępców. Dobra. No tak, no, ale on zaś później ręce rozkłada i mówi, ja z tym nie chcę mieć nic wspólnego. Ale most jest zrobiony, to jest, przypominam, tak. Gmina Jawiaczewo, tak? Tak, tak, tak. Pozdrawiamy tak. Bardzo serdecznie tak, w takim razie, bo szybko zrealizowany postulat. Tak. No można... bo rozkaz to robili. No, ale jest już teraz bezpieczny przejazd, tak. Także... Tak. Dziękuję panu bardzo, że dziękujemy bardzo serdecznie samorządowcom z Jawiaczewa za to, że naszego słuchacza postulat został zrealizowany i można sobie tam przejechać. Na pewno bardzo malownicze miejsce, już swoją drogą. I panu też bardzo dziękujemy za podziękowania i zapraszamy kolejną osobę pod 65 529 55 29. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja odnośnie tych kubów do śmieci metalowych chciałem taką podpowiedź rzucić tym, którzy mają pogięte. Po prostu, jeżeli jest pogięty, wyprostować, przykręcić od strony chwytaków dwa płaskowniki w pionie, na kuble jest spokój, nie będzie gięty. Aha. Ja miałem to samo, zrobiłem, jest okej. Dwa płaskowniki, mówi pan, od tej strony, gdzie to wchodzi w tą śmieciarkę. Gdzie chwytak łapie chwytak nawet. I będzie się opierało na płaskownikach, nie na kuble, bo te kuble są rzeczywiście z bardzo miękkiej blachy i wysiadają. Tak, rzeczywiście one są trochę jak takie puszki, tak, puszki na napoje. Podpowiedź, że naprawdę ja to mam już parę lat i kubeł jest cały. No tak, tylko wie pan, no pan jest technicznie, że tak powiem, bieglejszy na przykład ode mnie i pan wie, jak to zrobić. Ja bym nie wiedział, jak przyspawać do aluminiowego... Nie, to trzeba przykręcić. Przykręcić? A, przykręcić. Jak jakiś mężczyzna jest w domu, to będzie wiedział, bo to jest bardzo proste, stopień trudności, jedna gwiazdka. Jarku, jak będziesz miał jakiegoś mężczyznę w domu, wiesz, jak to... spotkam jakiegoś mężczyznę, to poproszę o to, żeby przykręcił mi dwa płaskowniki od strony chwytaka. No oczywiście, dobrze. Nie, nie, oczywiście. No, pan jest biegły w technicznych sprawach, ogarnięty. Ja to jestem, wie pan, z takim typ, że jak mężczyzna mówi, że coś zrobi, to zrobi i nie trzeba mu co roku przypominać. Dobra, dziękujemy panu bardzo za tę radę. Na długości, na wysokości pojemnika na cztery śrubki. Jeden płaskownik na cztery śrubki, drugi jest okej. Może by ktoś... Rozpalę tam 20 centymetrów, 25. Powinien pan to opatentować. Ja właśnie w tym momencie pomyślałem, że szanowny pan powinien otworzyć działalność gospodarczą i świadczyć takie usługi. W mieście myślę, że jest jakieś spokojnie 10 tysięcy takich kubów. Ja już jestem w stanie spoczynku, mogę tylko coś podpowiedzieć. A, myślę, że dałby pan radę. 10 tysięcy kubów do zrobienia to po prostu... Taki biznes, że po prostu naprawdę, nie wiem, wziąć 20 zł choćby za usługę, raz 10 tysięcy. Kasy pełny kubeł. I po prostu na nową śmieciarkę by pan mógł zarobić. Dziękujemy panu bardzo. Dziękujemy za tę radę. Okej, okay. Myślę, wiem, że warto skorzystać. Czy pani ma tam kogoś, kto by, może pani sama mogłaby, bo przecież no nie, kobiety znaczy, też no, potrafią no, oczywiście można zrobić, udoskonalić tak? Te technologie, chociaż mówię, z drugiej strony, jak mi to kiedyś tam dawno temu pan prezes tłumaczył, no to trochę brwi podnosiłem, że te maszyny nie są przystosowane do tych kubów. Ja myślę, że jak te maszyny się projektuje, to powinno się je testować na różnego rodzaju kubłach i sprawdzać, jak się sprawują. Chyba, że to jakaś technologia japońska, a w Japonii nie ma na przykład metalowych. Ryżowe są na pewno kubły. Albo z bambusa na przykład. 65. Witamy kolejnego słuchacza. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Ja dzwonię tak na topie ten temat śmieci i że pan Karpiński powiedział, ile w zeszłym roku, bo w marcu, w kwietniu i w maju śmieci zebranych, bo styczeń, luty
co ten pan tak zwany martwy sezon. Ale mówił w tym roku. W tym roku, ale ja pan mówię, w każdego roku to jest. Bo ja woziłem śmieci i wiem, jak to się odbywa. Styczeń, luty to jest martwy sezon, ale marzec, kwiecień, bo to wszystko rusza i naprawdę śmieci o 50% każdego roku z tych miesięcy wzrastają. I takie ich tłumaczenie, a niech porówna do zeszłego roku, tak? A jeżeli pan, bo jak już trafiliśmy na słuchacza, który jest z branży, to niech mi pan powie, jak to wygląda potem, czyli czy gdzieś tam w maju, czerwiec się znowu zmniejsza ta liczba, ta ilość? Nie, nie, powiem pan tak, najgorszy to jest taki miał właśnie początek roku, styczeń, luty, potem ten sezon taki letni się robi, naprawdę, sumy naprawdę diametralnie o 100% rosną. Aha. Powiedzmy, jak śmieciarka wyjeżdża na rejon, to zabierze się na raz, a w tych takich letnich okresach, tak do tej jesieni, no to niestety aż dwa kursy musi zrobić. To i to jest takie, wie pan, to takie tłumaczenie, no to są tylko cyferki, tak? Bo koszt wywozu śmieci zdarza diametralnie, bo ta utylizacja, tak pan prezes Dawid Tomczak się tłumaczy, bo ta marszałkowska, ale na pewno nie jest taka różnica, co i tak podnieść to wszystko, tak? Ja wcześniej do pana mówiłem, że cenił to zrobią adekwatnie w każdym województwie, w każdym mieście te same ceny. Bo to tym się ludzie irytują i tym podawają, bo czemu ci płacą tyle, a ci płacą tyle. Jak ta pani z Kościana dzwoniła, że płaci od posesji za bio, tak? Ulgę za kompostowanie ma od tak, posesji. Tak, od posesji. My mamy od członka, tak? Bo wiadomo, no, w te bio, no to co, no zupy nie wsadzimy, bo jest miękka, jedynie trawa, kwiatki, takie coś, tak? No wieszki kuchenne, tak, no, różne obiełki od ziemniaków. No mówię, to jest takie, no, śmieszne moim zdaniem, bo powinno być, jesteśmy w jednym kraju, jedno prawo, tak? I mówię, to jest takie, no dla mnie to jest takie śmieszne, można powiedzieć troszkę, tak? No, no. I teraz pan Karpiński chce zrobić, jeżeli ja teraz do czerwca nie oddawałem bio i płaciłem tak samo, jak ci, co oddawali bio, to mi zwróci pieniądze jakieś? Z tego, co wiem, nie. No, i teraz wam powiem, że jeżeli włożę sobie swój kompostownik, to nie mogę korzystać z przoku, rozumiesz, chyba tylko o bio chodzi, tak? Ja też tak zrozumiałem, że chodzi tylko o bio, że no jednak mebli pan starych nie skompostuje. Dokładnie, no, ale niech pan posłucha. Będę jakieś drzewo psiał gałęzie, to to mam kompostować? No. No. Coś sprowadzają, a nie wiedzą co. Powiem panu, ci ludzie, co pracują w tym, albo nie są mogli jak wykształceni, może by z tym lepiej zagospodarowali, no bo oni to śmieszne rzeczy robią w tym momencie, tak? No tak. Tak samo o tych pojemnikach metalowych, MZO, Leszno, te metalowe pojemniki, te puszki przykładowe, co pan nazwał przed chwilą, oni takie sprzedawają. Jak mogą sprzedać? I potem mają pretensje, że śmieciarka jest kompatybilna, jak to pan nazwał? Niekompatybilna. No to właśnie, to czemu taki pojemnik sprzedaje? Bardzo dobre pytanie. Bo najlepiej ze trzech prezesów jest MZO zrobić, bo to jest potężna firma. Oj, dobrze, myślałem, że nam pan zniknął. Nie, nie, jestem. Bo to jest takie, wie pan, to takie szukanie i mówienie, to co chcą ludzie usłyszeć, tak? No trochę tak, rzeczywiście. Bo dla mnie, jeżeli on by powiedział, że w zeszłym roku w maju, powiedzmy, Leszno zebrało 100 tysięcy ton śmieci, a w tym roku zebrało 200 tysięcy ton śmieci, tak? No to bym zrozumiał. Ale podawanie do tych okresów, co on powiedział, styczeń, luty, marzec, to nie jest, mówię panu, to nie jest realne. Może pan zagłębić się w tym temacie i zobaczy pan, co ja mam rację. Okej, dziękujemy panu. Po każdy rok tam chodzi. Pozdrawiam panie. Dziękujemy panu bardzo. Boże, kolejny temat, z którego by się trzeba dokształcić. Ale dziękujemy panu bardzo za ten telefon. Pan z branży śmieciowej, więc ważny głos. Proszę państwa, mała przerwa. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry panu. No witam. Proszę pana, ciąg dalszy w Szoku, jeżeli można. W Szoku. Tak, w Szoku w Lesznie. Postawili tam państwo z Szoku ostatnio takie ni to znaki drogowe, ni to potykacze, znaki stopu przed każdym zjazdem z tej zebramy tam. Z tego co wiem, to na razie się nic nie stało jeszcze, ale wie pan, wydaje mi się, że oni tam po prostu samowolkę jakąś uprawiają, ponieważ ani to nie jest znak drogowy. Poza tym to ich auta stamtąd wyjeżdżają, tak, także one powinny pilnować tego, czy jest ruch na drodze, czy nie ma. Prosiłbym tylko o zwrócenie uwagi. A niech pan powie jeszcze, one stoją na drodze, czy na terenie Pszoku? One stoją na chodniku. Na chodniku? Tak. A to są, to są takie zwykłe pachołki i jest na tych pachołkach taki mały znak stopu. Aha. A wystarczyłoby lustra po prostu umieścić dla kierowców, którzy wyjeżdżają z
z terenu krzaku, żeby było widać, czy coś jest na drodze. Czy... Jakieś takie prowizoryczne rozwiązanie podejrzewam na czas pandemii, żeby tam chyba spowolnić trochę ten ruch. Nie wiem, ale spróbujemy się dowiedzieć, cóż tam są za powody takiej organizacji ruchu w tym miejscu. Tam wiem, że był taki czas, kiedy bardzo dużo tam mieszkańców chciało skorzystać z tego przoku, może dlatego, że te kolejki... Po to on jest, ma pan absolutną rację i należy z przoku korzystać, a nie wywalać to na przykład do lasu. Dokładnie. Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Również panu życzymy bardzo miłego dnia. 65529 jeszcze przez 8 minut. I jeszcze znalazłem, faktycznie była odpowiedź na pytanie naszego słuchacza z Rawicza, który chciał sobie załatwić, wykupić indywidualne miejsce parkingowe. Pan mówi, że jest osobą niepełnosprawną i chciałby jak najbliżej domu. No, burmistrz Rawicza, pan Grzegorz Kubik, odpowiedział, że w Rawiczu takiej możliwości wykupienia miejsca parkingowego nie ma. Miejsca są dla wszystkich niepełnosprawnych, także taka jest odpowiedź pana burmistrza. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo? Witamy. Dzień dobry, proszę pana, pan Adamek, tak? Tak. Proszę pana, ja chyba niecały rok temu dzwoniłem. Ja dzwonię z Osiecznej w sprawie żywopłotu przy rynku, przy kiosku tutaj na Sztajmeca. Ja by tak ktoś, czy z Elki, czy może z gminy, a może z powiatu by przyjechał i by przeszedł sobie tym chodnikiem, jak tutaj przejść matka z dzieckiem. O nic więcej nie chodzi, tylko... Krzaczowie wychodzą na chodnik, jak rozumiem, tak? Chodnik jest zarośnięty krzaczowkami. Aha, czyli przejść nie można, bo gałęzie szmywają. Tak, tam jest jedna osoba, to jak pada, to ręka w mokry. Ulica księdza Sztajmeca. Tak. Tak. Dobra, przekażemy do gminy prośbę, żeby może tam jakąś kosmetykę zrobić. Ja jeszcze przy okazji przekazuję prośbę do miejskich, leszczyńskich służb, zieleni, przejazd kolejowy na Dożynkowej, ten tam na Zatorzu bardziej. To jest taki bezbarier przejazd i tam się trzeba rozejrzeć prawo-lewo. Ta trawa już tak powolutku zaczyna zasłaniać widok, a linia, przypominam, na Głogów czynna i pociągi tamtędy potrafią jeździć. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Witamy. Witam. Tak, sprawy właśnie tych śmieci ciąg dalszy. Chodzi o te bio, bo wczoraj tam słuchałem tej audycji tego, bo tam prezesa i przestudiowałem też tę definicję sobie w domu, jeszcze raz tego domu jednorodzinnego. Aha. I cały czas nie mogę pojąć, czym my się różnimy, ktoś mieszka w kamienicy od domu jednorodzinnego, jeżeli mieszkam na wsi i też mam ogródek obok domu i mam bio i ja nie mogę skorzystać z tej ulgi, bo nie mieszkam w domku jednorodzinnym. Dla mnie to jest całkiem chore, czyli co to cały czas jest dzielenie ludzi, jak to jest drugi sort, można powiedzieć, nie? No może jest pan tym pierwszym sortem? No chyba nie. Może wie pan, ci z jednorodzinnych się tutaj czują bardziej drugosortowi, nie? Że od nich nie odbiorą. Nie wiem, no, wie pan co... Odbiorą tylko, że tak. Tylko, że oni mogą korzystać z ulgi. Tak. Oczywiście żartowałem, pan szczęście pojmuje moje żarty, dzięki Bogu. Okay. Natomiast, no, słyszał pan wczoraj tę definicję, ona była tak skomplikowana dla mnie też takiego zwykłego laika. Bezsensowna, nie, ta definicja, nie? No bo czym to się różni... Ktoś, kto mieszka, ja rozumiem, jakby ktoś w bloku mieszka w mieście dużym i nie ma działki, ogródka, to wiadomo, nie postawi sobie pod balkonem każdy pojemnika na bio, nie? Ja mówię, no wyjaśnienia pana prezesa są takie, jakie są i oni mają ten przepis, może się uda jeszcze jakiś dyżur zorganizować, zobaczymy. Natomiast no, chodzi o to, żeby dom stał na posesji i na tej posesji, żeby był też kompostownik. Wszystko w jednym miejscu. On mówił, właśnie tłumaczył, że nie na działeczce gdzieś obok, tylko właśnie w tym miejscu. No tak oni to interpretują, no możemy się zastanawiać, czy to ma sens, czy nie, nie? Natomiast... Akurat to nie ma sensu, no, nie? Zdaję sobie sprawę... Bo ja od początku, gdy wprowadzili tą segregację, nie mam pojemnika na bio, wynoszę do swojego ogródka i tak samo jak tamten niedawno, co pan dzwonił, tam parę telefonów wcześniej, też powiedział ten pan, co pracuje tam, że czy wrócą te pieniądze za to, ja nie odstawiałem tego kuba bio. Nie ma zwrotu wstecz. Ulgi niestety nie może pan skorzystać, czyli będzie pan kompostował, ale płacił tyle, co ja mieszczu. No tak, bo nie opłaca mi się do kuba kupować, bo tych odpadów bio jest tyle, że tam, wie pan, no, na miesiąc to może jakieś tam
wiadereczko malutkie, czy nawet nie, no bo ile tego tamtego odpadu jest, nie? Znaczy, wie pan co, no rzucamy te tematy wszystkie tak troszkę w eter i może gdzieś będą, no liczę na to, dostosowywać, modyfikować te zasady, no życie sobie, a przepisy sobie, może tak gdzieś to życie wpłynie na jakieś usprawnienia tych przepisów, no zobaczymy. Tak jest. Dziękuję. Tymczasem życzę cierpliwości, zdrowia i żeby się nie denerwować, bo ja wiem, 27 zł od osoby to jest... Tak, piątka jest w domu, tak, to jest śmiało policzyć. Spora kwota rzeczywiście, no chyba... No, niedługo będziemy płacić za śmieci i na jedzenie starszy, bo... A są miasta w Polsce, przypominam, gdzie już dobrze ponad 30 zł się płaci. Chyba w Konstancinie Jeziornej 36 zł, z tego co słyszałem. Tam jest najwyższa w Polsce opłata. Właśnie, nie chcę tam o tej polityce rozmawiać, ale oglądałem, jak jeden tam z emerytów powiedział o tej 13 emeryturze, a podnieśli za śmieci, a on rząd zaraz gonił, że to wszystko trzeba iść do urzędu, że to oni nie są winni, a kto ustalił to wszystko. Nie? Wszystko niestety drożeje, rzeczywiście. Dziękujemy panu bardzo. Dziękuję. Pozdrawiamy. Jeszcze 4 minuty. Jesteśmy do państwa dyspozycji. 65, 529, 55, 29. Dziękuję, że mi pozwoliłeś powiedzieć. Grzegorzu, jeszcze raz to powiedz. 65, 529, 55, 29. Ja sobie to nagram. Mamy kolejny telefon. Proszę bardzo. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Witamy panią. Słucham tego radia codziennie, tego programu, bardzo lubię. I parę dni tutaj dzwoniła pani odnośnie tych wywozu odpadów bio. I dzisiaj mam świat, że tam cieknie z tego samochodu. Tak, pamiętam zjawicza temat, no. Tak, a ja jestem z Leszna, z ulicy Węgierskiej. Mam pod samym nosem, pod blokiem postawione wszystkie kontenery. I dzisiaj zwróciłam uwagę, bo przyjechali po te bio. I faktycznie cieknie z tego samochodu, cieknie z pojemnika bio, a w pojemniku bio, nie wiem, jako ile warstwa grubości tych śmieci, tego bio jeszcze tam zostaje. W tym pojemniku... Jak wyjdzie z klatki, to jest po prostu smród. W tym pojemniku już niby opróżnionym, tak? Tak, niby oni wysypią, ale widziałam właśnie dzisiaj po prostu z okna, z kuchni mam widok na kontenery wszystkie. Dobrze, ulica Węgierska, bo ostatnio właśnie tak, jak... Ja już wydzwoniłam do spółdzielni parę razy z mężem, żeby coś z tym zrobili, zdjęli to gdzieś z boku, coś zrobili, bo jak... No to w tej chwili widać, bo widać, że cieknie z tego i to jest parę codziennie. To się tam zdusza wszystko i... Ale tutaj, rzeczywiście... Właśnie ten... tego samochodu właśnie też ciekło. Czyli ten pojazd rzeczywiście no, jest nieszczelny. Czyli jak to tak ładnie, jest, jak tak, to ładnie poetycko pani Zrawicza powiedziała, śmieci odjechały, a smród pozostał. Tak, dokładnie. Dobra, ulica Węgierska, dobrze, sobie tak zapisałem. Jest. I to jest dzisiaj. Sytuacja z dzisiaj, dobrze. Tak, jakieś pół godzinki temu. Dobrze. Zrobiłam kawkę i tak co patrzyłam, powiedział pan i my sprawdzę, czy faktycznie cieknie. No niestety, jeszcze plamka tu nawet została i z tego pojemnika bio też cieknie, już taka smuga długa. Dobrze, bo rzeczywiście jak rozmawiałem z prezesem Krępińskim ostatnio na temat właśnie tej sytuacji w Rawiczu, pan prezes właśnie mówi, że łatwiej mu będzie ustalić, jaka to jest ulica i jaki to jest dzień, bo on wtedy wie. Ja wydzwaniałam do spółdzielni, dobrze, przyjść, nikt nie przyszedł. Będziemy pytać, jak to wygląda. 65, 529, ostatnia minuta, telefon, więc myślę, że jeszcze ktoś się nam tutaj wbije. Albo i nie. Albo i się nie wbije, jak czekamy. Jak się nie wbije, to nic się nie stanie. O, jest telefon. Mamy? I proszę bardzo. Dzień dobry, witamy gorąco. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z tych Wilkowic, z początku Wilkowic. Jak się wierzę, od Leszna do Wilkowic. Chyba dwa lata temu dzwoniłem do państwa, że lewa strona tam chyba jakieś około 100 metrów. Jak tir wiedzie, jak jest mokro na wiosnę, ślady, to niektóry się nawet utopił. A potem, jak po mojej interwencji co do radia Elki, przepraszam, to zrobili takie kamienie, nałożyli coś, beton ubili i to znowu uciekło gdzieś. I znowu to jest odcinek 100 metrów. Tam przy tej nowej już, to teraz kładli ten asfalt, widzę, że wykopali, ładnie zrobili ten stary asfalt. Czy to by nie dało rady tutaj te głupie 100 metrów od tablicy do strony Wilkowic też tym asfaltem zrobić? No wie pan, 100 metrów, a 100 metrów, nie wiem. Ale to jest tylko wąski odcinek, to jest
40-30 cm. Nie, takie rzeczy przerabialiśmy z różnymi urzędnikami. Ale dobrze, to jest ulica Lipowa w Wilkowicach, jak rozumiem. Od Leszna tutaj ten... Czyli początek Wilkowic, ale już po stronie gminy Lipno. Tak, i tam już był niedawno kładziony asfalt. Mhm. I zostawili, teraz znowu pojechali tam dalej zrobić i te 100 metrów, jak było, tak jest, wciąż kurczę, i to jest przede wszystkim wizytówka Wilkowic. No. Ja nie wiem, czy my już jesteśmy, taka, zawsze mówili, że na końcu, ale to jest zawsze... Ale jesteście na początku, no naprawdę, ja jak wjeżdżam do Wilkowic, to zawsze zachwyt mnie łapie i mówię, jak tu ludzie fajnie mieszkają, jak ci wilkowiczanie mają dobrze i wie pan co, nie zwróciłem Panie uwagi Jaku, na te 100 metrów. Ale jakby pan tak jeździł codziennie, jak tu zaczną mu kurzyć, już nie chcę tam o jednej osobie wspomnieć, to on się nadenerwuje i no to jest tylko 100 metrów. No tak, no a teraz dobrze. Jest zebrany ten asfalt i to włożyć w tą dziurę i to dobrze. Wystarczy. Szanowny panie, no cóż, poprosimy władze gminy Lipno, poprosimy pana wójta, niech może gdzieś tam wygospodaruje te, nie wiem ile to kosztuje. Ale zbierali tu, ściągali dobra. Ten asfalt, nie wierzę, żeby tego gdzieś nie złożyli, to nie zostało... Tylko kolą asfaltową, żeby to utwierdzić, po prostu. No, dokładnie. Tak zwanym destruktem. Dobrze. Jak ostatnio tym kamieniami zrobili, to wszystko uciekło i znowu jest to samo, nie? Dobrze. Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Grzegorz Serna czyni pod moim adresem gest podrzynania gardła, który w międzynarodowym języku oznacza kończymy. Więc szanowni państwo, jutro 9:15 będę z największą przyjemnością przyjmował państwa telefony. Miłego dnia. Autopromocja. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.